Rzadki widok, pusty warsztat, ale przynajmniej stworzenia mamy tutaj nasze. Co by chciały stworzenia? O, jedno stworzenie, drugie. I tu najważniejsze stworzenie, tak? Co powie stworzenie? Jedziemy zobaczyć to nasze cudo. O, pieseczek sobie leży. Cześć, pieseczek. Nie ugryziesz, nie? To jesteś grzeczny pieseczek, nawet nie wiem jak masz na imię. No, wysprzątane. Także będziemy się brać, ale najpierw pójdziemy do dawcy, będziemy musieli powycinać trochę rzeczy. Nie, pieseczek? Będziesz miał nową budę, w której będziesz mógł sobie leżeć, tak? Lubisz tak za łóżkiem, jak się drapie? Wszystkie lubicie, jak się was drapie, nie? No, mamy piękną pogodę. Wziąłem sobie skrzynkę z narzędziami. Lisice na baterie, dalekosiężnego Boscha i mamy naszego pięknego dawcę. Trzeba będzie go wyciągnąć z tych pokrzyw i ogarnąć. Tu zobaczcie, jaka bestia stoi. To jest Renault Trafic pierwszy. Ach, te Francuzy. Także nic. Ja się biorę, trzeba będzie wyciąć. No tu trochę tego boku, powyżej, w lewo. Trzeba będzie się pobawić trochę z tym tutaj, także ja się biorę powoli do roboty. Też jest właściciela, idę gdzieś poszukać. No i oczywiście kaczka. Ktoś chyba pożyczył reparaturkę. Fajna kaczka. A tu jest reparaturka. Ktoś miał wymienić, ale chyba dał sobie spokój. O, to jest moje marzenie. Drzwi, które się normalnie otwierają. Ja mam ten stary model i drzwi są na takiej wysokości. Się czasem walę w łeb. A tu są takie fajne, prawie nowoczesne. To jest 3-litrowa kaczka. Kaczka jest bajerancka. Zobaczcie, jakie ma wyposażenie. Ma blokadę mostów. Ma ABS. Normalnie szok. O, tutaj jest blokada. Blokada mostu, nie? Takie buty. O, to by mi się w mojej kaszce coś takiego by się przydało. Patrzcie, szyberdak w kaczuszce. Trochę podcieka. Dobra, bo tu już osy zaczynają mi atakować. Dobra, ja wracam do roboty. No dobra, zaraz 12 godzina tutaj. Posiedziałem trochę w tych ostach i pokrzywach. I powycinałem. No, wycięłem boczek dolny. No nawet zdrowy, zobaczymy. Z tego będzie. Dobra, zbieram taksobanty i wracam do chałupy. No i dobra, moi mili, opelek już jest na warsztacie, zaraz go trzeba będzie delikatnie rozmontować. Zdemontujemy koła, te plastyczki, drzwi trzeba będzie chyba odkręcić. Miki, co już żeś ukradł z tego samochodu? Bo tutaj piesek jeździ, pewnie jakąś kość mu zabrał, no na pewno. Trzeba zaraz zdemontować te zderzaki, wywalić to. A tu śmierdzi psem. Trzeba będzie to wszystko wywalić i zobaczymy, co to jest do roboty. Moi mili, powycinałem już tutaj rdzę i przyłożyłem sobie naszą reparaturkę. Reparaturkę też trochę przycięłem, bo była za wysoka. Poza tym tu widzicie, przez środek idzie taka szrama. Tym się nic nie zajmuje, bo to jest, wiecie, to nie jest celem naszej pracy. Także reparaturka przyłożona. Widzimy, jest tu trochę powyżerane. Tutaj też trzeba będzie odbudować, o, widzimy ten wewnętrzny narożnik. Wszystko jest zażarte. Tylko wiecie, nie mogę na razie tego przyspawać, bo muszę tutaj z tej starej reparaturki, która też okazała się niezbyt piękna, to kółeczko muszę na wlew wyciąć, które, powiem szczerze, jest w podobnym stanie jak to, chociaż nie, to jest troszeczkę lepsze, bo tu mam
tą wewnętrzną tulejkę, nazwijmy to, gdzie wchodzi ten, no, ten cały wlew. Jest w trochę lepszym stanie. Czyli plan jest taki, że wycinamy to. To też tu jakoś przytrzymuje sobie. Chyba będę musiał nawet zostawić więcej, żebym tam miał jak wsadzić rękę, bo widzimy, tutaj jest dziura. Tam inaczej nie podejdę od środka. To trzeba będzie jakoś tam mniej więcej odtworzyć, tak wiecie, odbudować, żeby... Tu jest taka guma. Żeby to jako tak tam wiecie przylegało. Taki to jest wynalazek, także troszeczkę się tutaj mam takie puzzle. No ale nic, no nic nie poradzimy. Także teraz co zrobię, to tu sobie jakoś delikatnie to wytnę i przyłożę do tego. Żeby wiecie, mniej więcej jako tako to odwzorować. Bo repeturka jest trochę inna, to jest trochę, znaczy wiecie, no tak żeby tako pasowało. Tak ja mam tu zagwózdkę. Dobra, wycinam. Tak, wewnętrzne nadkole też oczywiście mnie nie będzie rozpieszać. Wszystko tutaj zażarte, no ale nic. Tu sobie zaznaczyłem tak mniej więcej, gdzie będę wycinał ten, ten otwór na bak. Przyłożyłem sobie tą reparaturkę, ale wiecie, nie mogę jej przyłożyć tak no, na równo, bo mi tu odstaje ta tulejka cała. Także mniej więcej sobie zostawię z centymetr, po prostu mniej. Wiecie, znaczy mniej wytnę. Tak, żeby w razie czego potem można było sobie to jakoś przyłożyć. Także dobra, wytnę sobie ten dziadowski to. I zobaczymy, jak to w ogóle będzie dolegać. No powinno idealne, bo to w sumie wyszło spod jednej prasy. No i przyłożyłem sobie tą blachę. Tutaj tak mniej więcej no, tyle, ile żebym wyciął. To jest oryginalna, więc w miarę ładnie dolega, chociaż tutaj też delikatnie jest wgnieciona. Myślę, że to samo miał przygodę już z lekkim spotkaniem z rowem chyba, ale to nic. No, tak to by wyglądało, przyłożone. Tu mamy ten nasz kołnierz gumowy. Widzimy, ile tu jest zażarte. I teraz trzeba będzie się pobawić w blacharza. I tu skurzę się. Widzimy, tu trzeba będzie coś takiego no, podorabiać. Tutaj widzę, na dole jest jeszcze chyba śrubka. I tu też pewnie trzeba będzie coś z blachy zrobić, żeby to przykręcić. No tak to wygląda. Zobaczymy, czy w ogóle jestem zdolny do tego, żeby takie coś ładnego dorobić. Dobra, teraz musimy wspawać ten, powiedzmy to, oryginalny kawałek z naszego dawcy. Tutaj odbudowałem kawałek podłogi, znaczy tego progu wewnętrznego. Tutaj zrobiłem też, widzimy, rynienkę. Wiecie, bo tu chyba nie było rynienki, nawet nie pamiętam, była czy nie była. To nieważne, tutaj zrobiłem, tak wiecie, no mniej więcej jak mogłem, najszybciej zrobiłem w środku tą taką, powiedzmy, wnękę na ten nieszczęsny wlew. Tutaj od dołu spawałem taką blaszkę, widzimy, tutaj przychodzi taki wkręcik, który trzyma, no, który trzyma nam taką, powiedzmy, ten cały, wiecie, wlew, żeby to nie latało. A mniej więcej jako tako to jest zrobione. Tutaj do zabezpieczenia tak użyłem takiej farby. To mi właściciel takie coś dostarczył. Farba antykorozyjna BOL. Do tego jeszcze neutralizator rdzy. Ja chciałem użyć innych środków, ale nie będę się wymądrzał. Użyję tego, co dał właściciel. Także tak to wygląda. Tutaj co mogę powiedzieć? Tu niestety tak dziwnie jest troszeczkę, bo przez środek przechodzą takie, widzicie, fale Dunaju fabryczne. Takie no, fale. Tutaj jeszcze dodatkowo widzimy, mamy takie wgniecenie przez całą długość samochodu. Tutaj trzeba będzie to jakoś pospawać. Tutaj też ta reparaturka miała jakieś przygody. Wiecie, ten samochód opowiada historię, te wszystkie blizny i rany. Także co? Pierwsze co zrobię, to sobie delikatnie odznaczymy rysikiem. Tylko wiecie co, ja już to zrobię, no już nie trzymając telefonu w ręku, po prostu odznaczę sobie ładnie tutaj rysikiem to wszystko. I zrobimy tak, że górę zrobimy na delikatną taką, wiecie, zakładeczkę na felc, a boki będziemy musieli pospawać do styku. No i ten tutaj, o,
to będziemy musieli posłać chyba na styk, chociaż zobaczę, może to jeszcze uda mi się zrobić zakładkę, ale na pewno to ten skos i ten pion trzeba będzie pospawać na styk. Tak sobie zażyczył właściciel, także zobaczymy. Dobra, zaraz to wycinamy. O, teraz porobiłem sobie takie tutaj, widzicie, malutkie zakładeczki, żeby się troszeczkę lepiej spawało. Wiecie, ta blacha by tak falowała, a tak przynajmniej będzie można ją na w miarę płasko ułożyć. Także tak to będzie wyglądać. Zaraz to przyłożę i zobaczymy. Tak, moi mili, pospawałem sobie troszeczkę, takie zrobiłem, skubrzę się, takie zrobiłem pierwsze przejście. No i teraz to muszę poszlifować wszystko. Szlifował będę tarczą kamienną. Najtaniej, najtańszy sposób. Nie dość, że najtaniej, to jeszcze najmniej ciepła się wydziela, no bo wiecie, te wszystkie takie tarcze listkowe są bardzo agresywne i jak za mocno dociśniecie, to potrafią tak rozgrzać materiał, że może nawet bardziej pofalować niż po spawaniu. Także ja użyję tej ekonomicznej wersji, czyli najpierw sobie delikatnie poszlifujemy wszystko tarczą kamienną. Oczywiście nałożniki, podstawa, bo taka tarcza na blaszy to jest jazgot niemiłosierny. Tutaj jeszcze przy spawaniu pomagałem sobie delikatnie wilgotną ściereczką, wiecie, przytykałem te spawy, żeby szybko ochłodzić blach. Także poszlifujemy to i zobaczymy, ile mamy dziurek. Dole te autobusy niech zabiera. No dobra, moi mili, lecimy dalej z koksem tutaj. Oczywiście przód, czekajcie, muszę sobie dobrze usiąść. No, przód tutaj naszego wewnętrznego nadkola był zażarty. Tu musiałem wstawać taką, powiedzmy, blachę. Tu otworową dole pospawałem. No i tu jeszcze przychodzi taki, powiedzmy, kawałek. Czekajcie, gdzieś go tu miałem, gdzie go mam. O, jest tu. Widzicie, sfabrykowałem takie coś. Od góry jest pospawane, tylko jeszcze muszę te spawy troszeczkę poszlifować. To jest jeszcze ciepłe. O, to przyjdzie. To będzie coś takiego. O, tu będzie, widzicie, przyłożone. Tak będzie tu pospawane. Na taką tu minimalną zakładkę też sobie przytnę, bo to na razie tak jest wszystko wstępnie porobione. No i to, o, i to będzie coś takiego. No i tutaj będzie zgrzane po boku. Dlatego muszę sobie jeszcze troszeczkę, wiecie, przyciąć tutaj tak do równego mniej więcej, albo nawet troszeczkę mniej, bo tu mamy taki felczyk malutki, wiecie, to musi się tak ładnie schować i wtedy sobie to pospawam. No, zrobiłem więcej tej blachy, żeby im, wiecie, nie pogięło. Także tak to wygląda. Tak, właśnie się przygotowuję do spawania tego dziadostwa. Tutaj będziemy to musieli spawać na styk. Tutaj porobiliśmy sobie otworki na tej dolnej, nazwijmy to krawędzi, i to trzeba będzie, wiecie, pospawać, bo akurat tutaj nie ma tego felca takiego pod kątem 10 stopni, tylko tak jest zespawane. Także tak to będzie ogarnięte. Czekajcie, zdemontuję sobie to. Tu już sobie tak naciąłem bożkiem delikatnie, widzicie, szczelinkę. W niektórych miejscach jest troszeczkę węższa, w niektórych szersza, no ale to tak to... Czekajcie, jest. Zdemontujemy te nasze dziadostwa. Tak to będzie wyglądało. Tutaj spawałem taką, no powiedzmy, blachę i pomalowałem właścicielowi farbą, którą mi tutaj przekazał. Także no, tak to wygląda. Tu jest wszystko, widzimy, pomalowane. Tam jeszcze jest taka fajna dziurka. To doszedłem i, wiecie, pomalowałem od drugiej strony, tam gdzie było przepalone. Także tak to wygląda tutaj. Miałem taką dużą zakładkę, to sobie, wiecie, powycinałem takie ząbki w niektórych miejscach. Zrobiłem felc felcarką i na tym będzie się opierała ta moja blacha, wiecie, żebym się nie musiał szarpać, żeby to mniej więcej zlicować te blachy do... No wiecie, o co chodzi, żeby były równo. No, także tak to wygląda. Tutaj zrobiłem jeszcze kilka takich ząbków. Miejmy nadzieję, że to ładnie się mi uda w miarę spawać. Że ja się biorę. No i dobra, moi mili, pospawałem to,
jak mogłem najlepiej na te nieszczęsne styki. Tu gdzie niegdzie są takie, widzicie, przerwane, dlatego że nie chcę za bardzo tego szlifować, żeby nie przepieprzyć się na wylot. No także tak to wygląda. Pospawane jest tak, no na styk, co tu mam dużo mówić. No tutaj, jeszcze wiecie, podrabiałem te boki, pospawiam to wszystko. Tu na dole jest otworowo połapane. Teraz tu troszeczkę wyodkurzam środki i zamalujemy, wiecie, te blachy, to wszystko, bo to też o to tam było robione, czyli to wszystko muszę zamalować i chwilkę sobie odpocznę i przejdziemy robić drzwi tylne. Jeszcze muszę tutaj otworki wywiercać, muszę to pomierzyć, bo tu jeszcze przychodzi taki, widzimy, plasticzek. No i dobra, lecę teraz z dolną ramką od drzwi, z tym korytkiem. Tutaj spawuję sobie na razie tak, no, przyheftowałem takie, widzicie, to jest korytko takie nietypowe, nie takie normalne jak w normalnych samochodach, tylko tu jest takie jakieś idiotyczne, że takie jest zagięcie od spodu i tu przychodzi jakby taka uszczelka. Zwykło to coś takiego jest, widzicie, dorobiłem sobie takie, taki szablonik. O, i tu będzie tak przyspawane, coś takiego. To powiedzmy będzie szło sobie tak do końca. Tylko teraz tu jest niżej, tu jest wyżej i będę musiał sobie zagnąć, wiecie, tak sobie odznaczyłem, powiedzmy, te punkty. I spróbuję to na giętarce, skuprzę się. No i spróbuję to sobie jakoś, wiecie, na giętarce podgiąć. No i czekajcie, bo się zabiję. No i tak, moi mili, mamy to pospawane. Pospawałem to wszystko na styk. Chciał właściciel na styk. Ma na styk pospawane, także to mamy ogarnięte. Tutaj od dołu mieliśmy taki duży felt. Także jest pospawany, wiecie, bo zrobiłem to korytko takie, jakby takie dziwaczne. Pospawane jest do kupy, także to już się nam ładnie trzyma. Powiem szczerze, że nawet ładnie to, skubrze się, nawet ładnie nam to wyszło. Tu gdzie niegdzie są tylko takie, wiecie, musiałbym to bardziej jeszcze, wiecie, przyszlifować, jakby się wgłębić tarcią w ten materiał, żeby to jeszcze tak bardziej, wiecie, żeby była sama blacha, ale chyba tak zrobię, zresztą zobaczymy. Tutaj jeszcze zostawiłem tylko taki kawałek, bo muszę wyciąć tą dziurę, tu mamy, wiecie, dziura się zrobiła. No i tutaj, mniej więcej w środku drzwi zrobiła się dziura, także jeszcze te dwa otworki muszę załatać i te jedne drzwi będziemy mieli ogarnięte. No i dobra, moi mili, drzwi mam ogarnięte. Tu, no, pospawane. Tutaj jeszcze taką musiałem wstawać łatkę, bo było zżarte. No i tutaj też była taka duża dziura, pospawane na styk, także ten. No tam musiałem dwa takie skrobaczki, miałem malutkie. Tutaj takie skrobaczki, no i tu pod tymi. No i tutaj miałem takie o skrobaczki. To poogarniano, dół otworowo pospawane. Nawet to pasuje. Uszczelka tak przychodzi. No, tu przyjdzie. Tego damy Interplusa. Już nie będę dawał tej badziewnej farby od zewnątrz, także to wszystko potem opierdzielimy farbą. A teraz przechodzimy do tych drzwi. Ja są, widzę, w trochę lepszym stanie. Tu fajnie, bo jest takie nietypowe. Ten tu trzeba będzie tylko wyciąć i wstawić. Wstawić ten, no, pasek blachy. Tu, o, jednak tu też trzeba będzie coś podrabiać. Dobra, idę w miarę jak burza, także jest 16 godzina, chciałem jeszcze dzisiaj ogarnąć te drzwi. To byłby naprawdę bardzo szczęśliwy, byłby bardzo usatysfakcjonowany. No i dobra, moi mili, wiecie co, nie chcę mi się tego kombo na razie nagrywać. To tak już praktycznie koniec. No, co zrobiłem? Tutaj widzicie, wspawałem te badziewia i pomalowałem Interplusem tutaj z pędzla. Te takie narożniki tu i tak będzie przykryte tym plastikiem. I doły też pomalowałem Interplusem, tak gdzie, tam gdzie żebym wymieniał, tak grubo z pędzla dałem, bo tutaj damy, podejrzewam, kawałek baranka, także ten Interplus jest grubo nałożony, on będzie sech, podejrzewam, z, no nie wiem, z dzień na pewno, jutro będzie
Sech, tutaj jeszcze, no właściciel był, oglądał, podobało mu się, ale jeszcze muszę troszeczkę poprawić te pierdołki, tu widzicie, to chciałbym mieć taką o, idealną powiedzmy, no, blaszkę, dlatego jeszcze będę musiał, jutro sobie usiądę, wezmę trochę mokrej szmaty i malutkim prądem, delikatnie, wiecie, tutaj jeszcze po ten, no to nie jest jakiś tam, no powiedzmy błąd, tylko no, wiecie, każdy ten cały, to da się tak pospawać migomatem, coś takiego, żeby tu nie było widać blachy, ale no tutaj robiłem delikatną zakładeczkę i znaczy felczyk, nie? No i tutaj troszeczkę będę musiał to jeszcze przespawać, mam raz, no klient, nasz pan, jak to się mówi. Także tak to wygląda. No co, tu też było spawane, trochę się musiałem poszarpać z tym bakiem. Tutaj te drzwi też tutaj musiałem wstawać łatkę i tak nawet powiem wam, że wyszła. Skubrze się, dziadu. Mam taki dziadowski telefon trochę do nagrywania. No nie chcę się skupić, ale ja nie będę się tutaj z nim szarpał. Jest w miarę równo. Tu zrobiłem łatkę. O, tu była taka nieszczęsna łatka. Drzwi musiałem oczywiście też spawać. Spawać na styk, bo wiecie, klient nasz pan. Dolne drzwi tutaj też na styk. Musiałem zrobić tutaj, tutaj taka łateczka była robiona. Boże, jakie to, czemu to nie jest? O, skupił się, no tu była taka łateczka, też musiałem spawać na styk. I powiem szczerze, no w miarę równo. Tam minimalnie wiadomo ściągnęło, ale starałem się tak robić, wiecie, żeby nie pościągało za dużo. Co, no tutaj, co było tutaj robione? Tu już na szybciora wstawiłem taką łatkę, bo tu i tak będzie przykryte. No ale tutaj też musiałem na styk tutaj mu pospawać to, żeby było, wiecie, ładnie. No i oczywiście dół w Interplusie jest. Tutaj te, bo tu są takie nietypowe drzwi. Widzimy, jest taka duża zakładka, tu wchodzi taka uszczelka też rzępędznem, bo tu nawet pistoletem nam tam by nie doszedł w tą dziurę. Też rzępędznem wszystko pomalował, te ranty. Także no tak to wygląda, niech to sobie schnie. Później to się wyszlifuje i to można jeszcze jakąś czerwoną farbę dobrać, też tam spędza pomalować, także no to mamy ogarnięte. Tam jeszcze muszę po... Aha, a to jutro już sobie. Tam jeszcze pomalować muszę, no jeszcze jest parę takich, jak to się mówi, no takich, nazwijmy to, mam do zeszlifowania. O, tu takie pierdoły. Tutaj na masce. Też muszę jutro mam nadzieję, że nie okaże się, że to są jakieś dziury, ale mam nadzieję, że nie. No, pelek 841 tysięcy na najechany. Także nasza nielogiczna naprawa wbrew logice dobiegła końca. Nawet widać, jakie wyżarte te... Dobra, nie ruszam tego. Nie ruszam tego, bo to wiecie, nie chcę popsuć. No, także nasze Opel Combo prawie skończony. Ja naspawałem się na styk. Powiem szczerze, po wszystkie czasy. To znaczy, powiem wam, takie coś można by pospawać migomatem tak, żeby nie było widać w ogóle tej, no, tej no, łączenia blachy, ale to... No i dobra, moi mili, koniec. Tutaj wyszlifowałem to wszystko do gołej blachy, to ma naturalnie zardzewieć. Tutaj jeszcze doły tylko Interplusem musiałem, wiecie, poprawić, żeby, no, żeby doły nam nie gniły, a góra tutaj się ładnie ma pokryć rdzawym nalotem. Tak samo tutaj, te boki, to wszystko ma się pokryć rdzą. Środki drzwi zabezpieczyłem noksudolem, woskiem, także środki powinny nam wytrzymać. Tutaj te wnęki, które wymieniałem, też porobiłem. Porobiłem takie otworki tutaj w tych bocznych ściankach, no ale tutaj jeszcze na dole są też otworki, także wiecie, tu wszędzie wsadziłem tą hakową dyszę i po, no, popsikałem wszystko tutaj woskiem, także tak to wygląda. Tutaj też no, pospawane na styk, wiecie, tak żeby było gładko, wyszlifowane. Wyszlifowana też tutaj farba, ten trójkącik będzie nam ładnie teraz pokrywał się rdzą. Także co, temat ogarnięty.
No tutaj te drzwi też to wszystko, bo wszystko porobione. Tak dawno na styk to nie spawałem nic. No ale klient, jak to się mówi, nasz pan. Teraz mi tylko pozostaje te szmatki tutaj powciskać. Te o. Te dziadostwa zaraz to powciskamy. Poszarpałem się trochę z założeniem tej klamki. Trochę to było denerwujące, ale temat ogarnięty. Także Opel Combo ogarnięty. Wypad z mojego warsztatu i następny klient już tutaj czeka, także no widzimy, tak to było. Trochę było zabawy, ale no nic, Opel Combo będzie żył. Trzymajcie się.